I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem kryptomigawka. Dosłownie dwa tematy, bardzo szybko, żeby tutaj nie tracić czasu. A więc dwa tematy poruszymy. Pierwszym to jest ta płatność bez gotówki albo grzywna, czytamy na bankierze, czyli wiemy o tym, że mamy pomysł greckiego rządu na to, żeby walczyć z gotówką. Dzisiaj pojawił się drugi temat, zaraz wam opowiem jaki dokładnie. Ale najpierw przypomnijmy ten, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Grecy będą musieli wydawać 30% dochodu bezgotówkowo, albo narażą się na konieczność zapłacenia kary. O nowym pomyśle greckiego rządu na walkę z gotówką i szarą strefą donosi The Telegraph. Także widzimy, tą wiadomość już mieliśmy wcześniej. Ale to nie jest pierwszy rząd, który zaczyna walczyć z gotówką. Mamy też informacje na Twitterze od Bitcoin Valgardena, który mówi o tym, że Włochy wprowadzają w przyszłym roku transakcje w gotówce powyżej 2000 euro jako nielegalne. Rok później ten limit 2000 zmniejszy się do 1000 euro. Jeżeli ktoś nie będzie chciał zaakceptować płatności kartą kredytową, od razu dostanie opłatę 30 euro i 4% całej tej sumy, która ewentualnie została wzięta. Także widzimy, że no idziemy pomału, niestety, w bezgotówkowość. Czy byśmy tego chcieli, czy nie, rządy będą nas chciały do tego zmusić. W Australii trwa właśnie debata na ten temat w parlamencie. Także nie tylko widzimy, mamy Grecję, mamy Włochy i teraz Australia, która myśli nad podobnym problemem. Więc wyobraźmy sobie, że jedziemy na przykład do Włoch na wakacje. Braliśmy zawsze, nie wiem, 1000, 2000 dolarów, zależne. Nie wiadomo, ile dokładnie. No, czyli transakcje powyżej 2000 już będą nielegalne. Rzadko się wydaje takie pieniądze, oczywiście, na wakacjach, ale widzimy, że no, ta gotówka już razi w oczy rządy. Więc będziemy obserwować ten temat, bo to jest coś ważnego, coś, co się łączy z kryptowalutami. Jak to prawo będzie się chciało przenieść na kryptowaluty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Jeżeli te informacje się potwierdzą, no to mamy te kraje, które pomału wdrażają. Coś, czego baliśmy się od dawien dawna, a to pomału staje się rzeczywistością. No, jeżeli chodzi o Grecję, to wiemy, że tam też, jeżeli chodzi o podatki, to jest kraj, który ma problem z wyegzekwowaniem prawdziwej kwoty, powiedzmy, za podatki i dlatego wprowadzają taką, a nie inną funkcję. I no, można się zgodzić z tym, czy nie. Ja mam pytanie do was. Czy to też wejdzie do Polski? Albo czy Unia Europejska niedługo zadebatuje na ten temat? Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy w tym przypadku. Jak to może tutaj wejść na kryptowaluty? Jak myślicie? Czy to podejdzie pod temat kryptowalut i też będzie tutaj, powiedzmy, coś w ten deseń, gdzie nie będziemy mogli używać kryptowalut do, powiedzmy, 1000 dolarów czy 2000 transakcją kryptowalutową? Czy będą w stanie to podciągnąć dalej, czy nie? Także to jest pierwszy temat, nad którym chciałem się zastanowić. I drugi, też ważny temat. Pamiętajmy, że mieliśmy już tutaj patrzę, gdzie to tutaj było. A więc chyba tutaj. Tak, a więc na Reddicie mieliśmy tą informację, że Crypto Deleted Tweets, dzięki cenzurze, która była zafundowana przez Jamesona Lupa, aka Cypherpunk i też oczywiście Petera McCormacka, który też się uważa za wolnościowca, ale jak już niestety razi w oczy, na przykład usunięte przez Crypto Deleted Tweets, które pokazywały się na tym kanale, no to wtedy to raziło w oczy wolnościowców. Można powiedzieć, że osoby, które nie wierzą w cenzurę. No ale z drugiej strony były pierwsze osoby i nie generalizujmy, nie chodzi o wszystkie osoby Cypherpunk, tylko o osoby, które wytoczyły tą walkę oczywiście, więc nie będziemy wszystkich podstawiać pod murem. Inni też nie byli zgodni tutaj razem z Jamesonem Lupem, że zniknął ten kanał z Twittera. Widzimy, że też tutaj próbował jeszcze raz założyć Crypto Deleted Tweets 2 albo Crypto Deleted 2,
ale mu to nie wyszło, bo chwilę później też konto zostało usunięte przez Twittera. Żeby też przedstawić sytuację z drugiej strony płotu, to o ile dobrze pamiętam, Jameson Loop próbował się dogadać z Crypto Deleted, gdzie chciałby, żeby po miesiącu te usunięte wiadomości nie pojawiały się też na Twitterze, że do miesiąca ok, mogą się pojawiać i chyba Crypto Deleted nie zaakceptował tej formy. Początkowo zaakceptował, potem chyba już nie. Więc też tutaj poszło większe wkurzenie ze względu na Jamesona Loopa. Jak wy uważacie? Też do was pytanie. Czy to jest aż tak kojące w oczy ta cała sytuacja, czy nie? Dla tych osób, które usunęły na przykład daną wiadomość z Twittera, bo niektóre informacje były ciekawe. Tak jak na przykład Poloniex, kupuj Trona. A potem widzieliśmy, że zostało usunięte po 20 paru minutach. Także takie informacje są przydatne. Ale widzę, że Crypto Deleted nie poddaje się. Jest już na Telegramie. Także jego bot działa dalej świetnie i oczywiście dodam linka pod tym filmem do Crypto Deleted na Telegramie. Będziecie mogli sobie wejść i tutaj też śledzić właśnie Crypto Deleted, bo pamiętajcie, że bot pewnie jest podpięty pod każdych z tych użytkowników, które tutaj widzicie, jest Richard Hart, mamy Nick Szabo i inne po prostu tutaj rzeczy. No i widzę, że jest nieustępliwy. To mu trzeba przyznać i jeżeli chcecie śledzić nadal to, co się działo na Twitterze, teraz jest na Telegramie. Chyba, że Telegram skasuje to konto, to pewnie będziemy widzieć potem na Discordzie, a może na Gadu-Gadu też skończy. O nie, chyba tam nie, bo Gadu-Gadu nie wiem, czy ktoś jeszcze używa. Ojej, aż mi się przypomniały młode lata, jeżeli chodzi o Gadu-Gadu i Irca, Mirca, chyba dokładnie trzeba było powiedzieć, i przejmowanie kanałów i te wszystkie miastowe kanały. Ale dobra, już przestańmy wracać do historii. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy!